Po raz kolejny spotykamy się na tym miejscu. Kolejny temat przed nami, myślę, że bardzo interesujący. Temat, który dotyczy każdego człowieka na naszej planecie, chociaż nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Ale zanim dojdziemy do sedna tytułu tego dzisiejszego programu, oczywiście wcześniej, spróbujemy na kartach Słowa Bożego poszukać pewnych informacji, które mówią o przyczynach, dla których zbawienie stało się koniecznością. Tak więc wierzymy, jako Adwentyści Dnia Siódmego, że Bóg zbawia. Dlaczego zbawia? Skąd taki pomysł, by zbawiać? Za chwilę będziemy mogli się o tym przekonać, czy przypomnieć sobie wiadomości, jakie już posiadamy. A więc rozpoczynamy od takiego, można powiedzieć, ogólnego pytania, skąd pochodzi grzech? Skąd w ogóle pomysł na temat grzechu w świadomości wielu kultur? Można by powiedzieć, wszystkich kultur, jakie istniały, odkąd człowiek sięga pamięcią, odkąd historia sięga pamięcią, to w każdej cywilizacji pojęcie grzechu funkcjonowało. Również pojęcie pewnego rodzaju zbawienia także było wiadome wielu kulturom. Ale my dzisiaj chcemy nie opierać się tyle na samej historii, chociaż o niej również będziemy mówić, ale opierać się na świadectwie Słowa Bożego. Dlatego chciałbym sięgnąć do jednego z największych proroków starotestamentalnych, na początku do proroka Izajasza, który mówi nam o przyczynach, dla których grzech zaistniał. Nieco później zdefiniujemy sobie, czym jest grzech, także na podstawie Słowa Bożego, ale najpierw chcemy sięgnąć do zakątków wszechświata znacznie głębiej, niż mogłoby się to wydawać. Dlatego, że najczęściej, gdybyśmy zrobili ankietę gdzieś na ulicy, to najprawdopodobniej większość respondentów umiejscowiłoby grzech na ziemi. Natomiast uważni czytelnicy Słowa Bożego wiedzą i zdają sobie sprawę, że nie ziemia była, że tak powiem, kolebką grzechu, ale zupełnie inne rejony wszechświata. Oczywiście jako adwentyści wierzymy w ten fakt, iż istnieją cywilizacje, które nie kontaktują się bezpośrednio z nami, a więc istnieją takie rejony wszechświata, gdzie istnieje życie, ale także takie rejony wszechświata, gdzie funkcjonuje Bóg jako ten, który był stworzycielem wszystkiego i ten, który utrzymuje wszystko przy życiu. Zresztą o tym mówiliśmy już poprzednim razem. A więc Księga proroka Izajasza, 14 rozdział, pokazuje nam praprzyczynę powstania grzechu. 14 rozdział Księgi proroka Izajasza i tam kilka wersetów, począwszy od 12. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa. Swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Czasem być może komuś z nas przychodziła taka myśl, jak to jest możliwe, że w umyśle doskonałej istoty, jaką był Lucyfer, a więc ten, który był najbliżej Bożego tronu, w jaki sposób w jego umyśle powstał plan, by zrównać się z Najwyższym? W jaki sposób stworzenie mogło równać się ze Stworzycielem? To tak jakby jakieś dzieło wybitnego artysty przeciwko niemu wystąpiło. Ale jednak Słowo Boże mówi, że tak właśnie się stało. 13 werset nam powiedział, że przecież to ty mawiałeś w swoim sercu.
A więc na początku on nie rozpowiadał wszystkim, że chce być większy niż pozostali aniołowie. Chociaż jego funkcja, jaką pełnił w Królestwie Bożym, była najwyższą funkcją po Bogu. Często mówimy takie zdanie, w którym znajduje się stwierdzenie pierwszy po Bogu. W rzeczywistości tak było. Był tym, który dowodził wszystkimi aniołami. Jak Słowo Boże mówi, był istotą szczególnie inteligentną, szczególnie uzdolnioną, przydając Bogu chwałę. Nie wiemy, kiedy to miało miejsce. Nie jesteśmy w stanie datować tego, chociażby z tego względu, że nasze datowanie ogranicza się do naszej planety. Jeśli nawet mówimy o jakichkolwiek datach, ciągle odnosimy się do czasu, jaki funkcjonuje na naszej planecie. A więc jeżeli dzieje się to poza naszą planetą, trudno nam to odnieść do czasu, a Słowo Boże także na ten temat nam nie mówi. Niemniej jednak mamy nie tylko jedno stwierdzenie biblijne dotyczące tego wydarzenia, ale jeszcze w wielu innych miejscach zapisane są słowa mówiące o buncie, jaki rozpoczął się w niebie. Ja na początku tych naszych spotkań mówiłem, że adwentyści mówią o tej całej historii naszej planety i nie tylko naszej planety, jako o wielkim boju między Chrystusem a szatanem. Wielkim boju, który sprowadza się do bezpośredniego zwarcia Boga z szatanem, czy szatana z Bogiem, a my jesteśmy pewnego rodzaju, jak gdyby, istotami inspirowanymi albo przez jedną, albo przez drugą stronę, w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy i co chcemy z własnym życiem zrobić. Ale aby podejmować właściwe decyzje, potrzeba mieć właściwe informacje. Bez informacji każda, czyli wystarczającej informacji, każda decyzja nasza może być decyzją błędną. Dlatego tak ważną rzeczą jest, byśmy znali Boże Słowo jako ten autorytet, który pozwoli nam podjąć właściwe decyzje w odniesieniu do różnych kontekstów naszego życia. Kolejny fragment Słowa Bożego mówi nam właśnie o tym wielkim boju, o tym potężnym konflikcie, który rozpoczął się gdzieś, kiedyś w przestrzeni kosmicznej, do której nie mamy wglądu. Dzisiaj jesteśmy w stanie sięgać bardzo daleko dzięki teleskopom, radioteleskopom, dzięki teleskopom wysyłanym na orbitę okołoziemską, gdzie są lepsze warunki do tego, aby oglądać przestrzeń. I jak do tej pory nikomu nie udało się zobaczyć nie tylko miejsca zamieszkania Boga, czyli tego centrum dowodzenia kosmosem, ale także nie udało się zauważyć jakiejkolwiek cywilizacji, o której ludzie mówią, że z całą pewnością, przynajmniej posługując się rachunkiem prawdopodobieństwa, są przekonani, że gdzieś w przestrzeni kosmicznej istnieje. A więc spróbujmy zajrzeć do Księgi Objawienia, a więc do tej ostatniej księgi, którą również czytaliśmy poprzednim razem. W Księdze Objawienia w 12 rozdziale jest pokazany skrótowo ten wielki bój, który właśnie tam rozpoczął się. 12 rozdział i tam od 7 wiersza czytam Słowo Boże. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł. I nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Niezwykły konflikt rozpoczął się. Konflikt, który na początku rodził się w sercu, czyli w świadomości Lucyfera, tego węża, jak tu jest powiedziane, starodawnego, to słowo odnosi się do kuszenia pierwszych ludzi. Za chwilę o tym będziemy również mówić. Ale on się przeniósł najpierw na aniołów, którzy razem z całymi zastępami niebieskimi oddawali Bogu cześć. I argumentacja szatana była na tyle mocna,
że pociągnął za sobą, jak Słowo Boże mówi, 1/3 część zastępów niebieskich. Nie wiemy, jaka była to liczba, ale możemy dywagować na ten temat. Niemniej jednak, jeśli mówimy o trzeciej części, to mówimy o już ogromnej części aniołów, którzy zareagowali na czy to insynuacje, czy argumenty Lucyfera, szatana, aby poprzeć ideę, jaką przedstawił im właśnie ten najwyższy anioł spośród wszystkich. Wydaje się, że argumentacja była dosyć logiczna, bowiem mamy do czynienia z istotami wybitnymi. Aniołowie przeważają nas pod każdym względem, pod względem intelektualnym. W ogóle moglibyśmy tutaj brać pod uwagę różne cechy człowieka, jednak te istoty są ponad nami, zresztą szatan również zatrzymał wiele cech i możliwości, jakie posiadają aniołowie. Nie zostało mu to odebrane, dlatego ma tak ogromny wpływ na każdego mieszkańca ziemi. I jeżeli my jako ludzie nie mamy świadomości tego, albo jeśli reagujemy na hasło szatan takim obrazkiem istoty z kopytkami, z rogami, z długimi uszami, no to oczywiście on jest z tego bardzo zadowolony, chociażby ze względu na to, że taka prześmiewcza istota może jedynie wzbudzić w człowieku jakiś uśmiech, a nie powodować w nim potrzeby ochrony, chronienia się przed jego działaniem. I dlatego ta moc, o której tu powiedzieliśmy, czytając Słowo Boże, rozpoczęła wielki bunt, wielką rebelię we wszechświecie, ta moc została zrzucona na ziemię. Jest powiedziane, że nie przemógł Boga ani posłusznych mu aniołów i dlatego został zrzucony na ziemię. Nieco dalej Jan w Apokalipsie pisze: biada ziemi, ale weselcie się niebiosa, dlatego że z niebios został usunięty, a ziemia stała się miejscem zamieszkania tych duchów, które dla naszego oka są niewidoczne, chociaż często manifestują się w różnych postaciach, ale jednak główne jego działanie to oddziaływanie na naszą świadomość. Zna doskonale, ma doświadczenie wielu tysięcy lat, zna doskonale cechy charakteru każdego człowieka, zna jego słabości. Zresztą o tym będziemy także mówić na przyszłym spotkaniu, mówiąc o tym, w jaki sposób Bóg nas zmienia, w jaki sposób Bóg ratuje człowieka przed tymi różnymi działaniami szatana, który chce doprowadzić człowieka do zupełnego upadku. Ale to nie tylko ci dwaj prorocy, Izajasz czy Jan w Nowym Testamencie, opisują nam wydarzenia, które miały miejsce we wszechświecie, ale również prorok Ezechiel, który w V wieku przed naszą erą napisał swoją księgę. Napisał księgę, w której również zawarte są pewne informacje dotyczące tego wielkiego buntu. Kiedy czytamy księgę Ezechiela i tam 28 rozdział, to znajdujemy kilka tekstów, które pozwolę sobie przeczytać, abyśmy uświadomili sobie rolę i znaczenie tego, który zbuntował się przeciwko Bogu. Czytam od wiersza 12. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. A potem czytamy
W wierszu 17 dalsze słowa. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. A więc mamy tutaj historię, która pokazuje nam, iż przyczyną, dla której szatan wystąpił przeciwko Bogu, była niezwykła inteligencja jako możliwości. Jednocześnie jego niezwykle piękna postać, co z jednej strony najbardziej przydawało chwały Bogu, że jest tak niezwykłym artystą, który potrafi stworzyć piękno trudne do porównania. Że jest istotą, która także szanuje wolną wolę, którą daje wszystkim istotom stworzonym przez siebie. To jest fantastyczne, że nie jesteśmy automatami, że nie jesteśmy takimi cyborgami, które wykonują wyłącznie polecenia swojego konstruktora. Że jesteśmy istotami, tak my, jak i aniołowie, także ci upadli aniołowie, którzy mogą podejmować decyzje co do swoich planów, zamierzeń, do swojej woli. I teraz pojawia się pytanie, bowiem z tych tekstów trudno nam odczytać, czym jest grzech. Widzimy, że ten bunt, który został zrodzony gdzieś w sercu Lucyfera, może być utożsamiony z grzechem, ale pytanie, czy to jest to samo, o czym Bóg nas poinformował w swoim słowie, a odpowiada na pytanie, co to jest grzech? Jak wygląda grzech? Tym razem sięgniemy również do wypowiedzi Jana, ale nie z Apokalipsy, ale z jego pierwszego listu i z trzeciego rozdziału. I tam w czwartym wersecie mamy zapisane słowa, które przybliżą nas, czy przybliżą nam kwestię związaną z tym, co to jest grzech. A więc czytam. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A więc mamy, jakbyśmy mogli powiedzieć, czarno na białym pokazane, czym jest grzech. Grzech jest przestępstwem wobec prawa. Zakon to inaczej mówiąc prawo, Boże prawo. Każdy więc, kto występuje przeciwko prawu Bożemu, a więc przeciwko temu zapisowi, który określa Bożą wolę, można by powiedzieć, że Boże przykazania określają Boży charakter. Czyli inaczej mówiąc, kiedy patrzymy na przykazania, możemy jakby w pełni zobaczyć Boga, zobaczyć tego, który jest twórcą wszechrzeczy. Ale możemy zadać pytanie, od kiedy to prawo obowiązuje? Czy to prawo już istniało wówczas, kiedy szatan wystąpił przeciwko Bogu, czy dopiero powstało wówczas, kiedy grzech pojawił się na naszej planecie? To jest bardzo istotne pytanie, bo jeżeli to prawo nie istniało wcześniej, to znaczy, że szatan nie zgrzeszył. Czyli, że szatan nie zrobił nic takiego, co można by określić mianem grzechu. Apostoł Paweł na pewnym miejscu napisał, że zapłatą za grzech jest śmierć. Jest to zapis z listu do Rzymian. A więc, gdybyśmy przyjęli takie założenie, moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli szatan nie popełnił grzechu, to znaczy, że szatan nie będzie unicestwiony, bowiem zapłatą za grzech, a więc przestępstwo Bożego prawa, jest śmierć, śmierć wieczna. Nie śmierć doczesna, jakiej podlegamy jako ludzie, ale śmierć wieczna, czyli inaczej mówiąc, ta druga śmierć, ta śmierć, która dla wielu będzie zapłatą za złe wybory, świadomie złe wybory. Pan Bóg nigdy nie karał i nie karze nikogo za nieświadomy wybór, nawet jeśli on jest zły. Świadomość tego, co robimy, musi być podstawą do tego, abyśmy mogli być przez Boga osądzeni jako ci, którzy poniosą karę za swoje przestępstwa. A więc jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy prawo wyboru drogi, jaką sobie wybraliśmy,
a jednocześnie mamy pozostawioną informację, pewnego rodzaju instrukcję, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Ale to nie wszystko. Kiedy będziemy mówić na temat tego w przyszłym tygodniu, w jaki sposób Bóg zmienia człowieka, będziemy również mówić o tym, w jaki sposób Duch Święty oddziaływuje na człowieka, aby uświadamiać mu wolę Bożą w jego życiu, aby nie podejmował błędnych decyzji, albo przynajmniej by był świadomy tego, że jeżeli zrobi coś, co jest sprzeczne z Bożym prawem, naraża się na ogromne ryzyko utraty swojego wiecznego życia. A więc od kiedy obowiązuje prawo? No, możemy powiedzieć, że skoro tak jest, jak próbuję logicznie uzasadnić, że szatan popełnił grzech, to znaczy, że to prawo musiało funkcjonować już wówczas, kiedy wszystkie istoty, jakie Bóg stworzył, zaistniały i mogły odnieść się do tego prawa. Apostoł Paweł też mówi, że jeżeli człowiek nie przestępuje prawa, to możemy wynieść również i z naszego prawa cywilnego, czy nawet prawa karnego, że jeżeli nie przestępujemy tego prawa, to prawo nic do nas nie ma. Ono po prostu dla nas nie istnieje. Ono zaczyna istnieć w momencie, kiedy wchodzimy w konflikt z tym prawem. A więc w rzeczy samej, kiedy nasze życie przebiega zgodnie z wolą Bożą, to tak jakby tego prawa nie było. Ono pojawia się w naszym życiu w momencie, kiedy wykroczymy przeciwko niemu. Ale są tacy ludzie, którzy uważają, że Boże prawo w pewnym momencie przestało istnieć, dlatego że kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, wówczas On to prawo wypełnił, a przez to usunął i właściwie dzisiaj nas to prawo nie obowiązuje. Są też tacy, którzy mówią, że to prawo dotyczyło tylko i wyłącznie narodu izraelskiego od momentu, kiedy stanęli pod górą Synaj, aż do Jezusa Chrystusa jako tego, który wykonał Boże prawo. Pytanie, czy jest to właściwe twierdzenie? Czy to twierdzenie ma oparcie w Słowie Bożym, że rzeczywiście tak było, iż Boże prawo dotyczyło tylko i wyłącznie Izraela? Popatrzmy na czas, kiedy o Izraelu jeszcze nie było mowy. Wiemy, że Izrael był około 430 lat w niewoli egipskiej. Wcześniej jego protoplaści, a więc Jakub, Izaak, czy wcześniej Abraham, żyli w czasie, w którym jest powiedziane, że jako nieliczni służyli Bogu. Popatrzmy, co Słowo Boże mówi na temat Abrahama. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, a więc w Księdze Genezis, mamy taki fragment w 26 rozdziale, który mówi na temat Abrahama. 26 rozdział i tam 5 werset. Jest powiedziane tak. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. A więc upada twierdzenie, że Boże prawo obowiązywało tylko i wyłącznie Izrael, bowiem mamy do czynienia tutaj z Abrahamem, który na długo przed tym, zanim ten naród zaistniał na naszej planecie, był poddany temu prawu. Podejmował decyzję o to właśnie prawo i czynił to, co Bogu się podobało. Został przez niego w szczególny sposób uhonorowany. Było powiedziane, że Abraham stał się Bożym przyjacielem. A więc mamy dosłowne dowody tego, iż to prawo funkcjonuje aż od momentu, kiedy Bóg rozpoczął dzieło stwarzania we wszechświecie. To na pewno szczególny czas. My wiemy, że Bóg funkcjonuje bez ograniczeń, nie ma początku i nie ma końca. Nie wiemy, jak na tej prostej, która nie ma początku ani końca, tej prostej czasu, Bóg zainicjował swoje dzieło stworzenia. Najpierw aniołów,
a potem kolejne cywilizacje i wierzymy, że te cywilizacje we wszechświecie istnieją, choć są cywilizacjami, które nie poddały się sugestiom szatana i dzisiaj są jako doskonałe istoty żyjące w doskonałych swoich światach. Tak więc moglibyśmy tutaj cytować chociażby Księgę Joba, gdzie jest powiedziane właśnie na temat tego, jak bardzo cieszyli się synowie Boży, mieszkańcy innych światów, kiedy nasza Ziemia była stwarzana. A więc mamy tutaj jasność co do tego, od kiedy funkcjonuje prawo, czym jest prawo, pokrótce wyjaśniłem, ale także mówiliśmy na temat tego, skąd pochodzi grzech, ale także co to jest grzech. A w tej chwili spróbujmy się zastanowić nad tym, czym skutkuje usunięcie lub zmiana Bożego przykazania. Czyli raczej powinienem powiedzieć w liczbie mnogiej, Bożych przykazań. W liście do Rzymian apostoł Paweł zapisał pewną myśl, która jest nam dzisiaj tutaj bardzo pomocna, by zrozumieć, czym skutkuje grzech. W 4 rozdziale listu do Rzymian i w wierszu 15 jest powiedziane tak. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. A więc mamy znowu jasną wykładnię, że zakon, czyli prawo Boże, sugeruje nam, co to jest grzech. Ja zazdroszczę tego, co miał Adam, ale jednocześnie mam nadzieję na tą obietnicę, którą w księdze proroka Jeremiasza Bóg pozostawił nam, ludziom żyjącym w dzisiejszym czasie. A mianowicie zazdroszczę tego, że prawo Boże było w naturalny sposób wpisane w umysł Adama i Ewy. Że oni nie musieli sugerować się jakimś prawem, które jest z boku. Dla nas to prawo jak gdyby istnieje z boku, zapisane, tak jak w przypadku Mojżesza na tablicach kamiennych, u nas my możemy sięgnąć do Słowa Bożego. Adam chcąc zgrzeszyć, czy Ewa, oni musieli podjąć decyzję o grzechu. Nie mogło się to stać samorzutnie. Nie było takiej możliwości, żeby nieświadomie mogli popełnić jakikolwiek grzech. A więc podjęcie decyzji skutkowało dopiero tym, aby z doskonałych istot stali się niedoskonałymi, podlegli grzechu. Apostoł mówi nam tutaj, że przestępstwo zakonu powoduje, że stajemy się wrogimi Bogu, a jednocześnie mówi nam, że tam, gdzie tego prawa nie ma, tam nie ma grzechu. Więc spróbujmy teraz jeszcze raz powrócić do tej myśli, którą przed chwilą poruszyłem w kontekście wypowiedzi niektórych ludzi, niektórych kościołów, które mówią, że prawo Boże zostało przybite do krzyża, a więc nie obowiązuje. A więc skoro nie obowiązuje prawo, nie ma grzechu. Jesteśmy doskonali, bo jedynie bezgrzeszne istoty są doskonałe. Usuniemy prawo, stajemy się nagle doskonali, jakby w nieświadomy sposób. Ale pytanie rodzi się natychmiast. Po co była śmierć Chrystusa? Dlaczego tak wielkie cierpienie? Dlaczego tak niesamowity plan zbawienia został ułożony, skoro można było usunąć prawo i człowiek stałby się bezgrzesznym, bowiem nic by go nie oskarżało przed Bogiem? Są to dosyć ekwilibrystyczne myśli, które w żaden sposób nie przystają do tego, o czym mówi Słowo Boże. Ale jest jeszcze jeden fragment w tym samym liście apostoła Pawła do pogan w Rzymie, nawróconych pogan, w 7 rozdziale i w 8 wierszu mówi nam tak. Lecz grzech poprzez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. A więc mamy potwierdzenie tej teologicznej myśli apostoła Pawła, który pokazuje nam, że prawo Boże
nie może w żaden sposób być usunięte na bok, kiedy mówimy o naszych relacjach z Bogiem. Skoro Bóg jest spełnieniem prawa, który jest urzeczywistnieniem prawa sam w sobie, to jasną rzeczą jest, że to prawo nie może być usunięte, a jednocześnie jest dla nas pewnego rodzaju wskazówką, abyśmy my do tego Boga mogli powrócić, byśmy na nowo mogli stać się doskonali dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób Bóg nas zbawia. Ale mamy również pewnego rodzaju konsekwencje, które rodzą przestąpienie prawa Bożego, chociażby jednego. Apostoł Jakub w swoim liście mówi nam na temat tego, w jaki sposób przestąpienie Bożego prawa może doprowadzić nas do bardzo niewygodnej, tak delikatnie ujmując powiem, sytuacji. Drugi rozdział od wiersza 10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego, bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Moi drodzy, na poprzednim spotkaniu mówiliśmy o tym, co jest pomnikiem w czasie. Mówiliśmy też o pomniku w przestrzeni, ale mówiliśmy o pomniku w czasie. A więc mówiliśmy o pamiątce twórczego dzieła Bożego na ziemi, czyli o sobocie. Jedno z przykazań według biblijnego zapisu, 4, mówi o tym dniu jako o szczególnym dniu, pomniku w czasie pozostawionym przez Boga, który upamiętnia dzieło Jego stworzenia. To przykazanie zostało jakoś po drodze, że tak powiem, przez okres historii wyrzucone z tego kanonu zapisanego w Słowie Bożym. Zostało usunięte i teraz w jaki sposób mamy odnieść się do tego, o czym pisze apostoł Jakub? Apostoł Jakub mówi, że jeżeli przestąpiłeś chociażby jedno przykazanie, winien jesteś wszystkiego. A więc jeżeli zgodnie z przykazaniami Bożymi zapisanymi w Jego Słowie sobota jest dniem świętym, a więc tym dniem, który Bóg w szczególny sposób upamiętnił, i jeżeli mamy świadomość tego, to przestąpienie tego prawa lokuje nas w takiej sytuacji, w której jesteśmy oskarżeni o przestąpienie wszystkich przykazań. Dlatego, że jak mówi apostoł, jeżeli przestąpimy jedno, jesteśmy winni wszystkiego. Ale historia, jaka została zapisana na kartach Słowa Bożego, prowadzi nas do czasów początków. Bo jak do tej pory mówiłem na temat grzechu, który powstał we wszechświecie. A więc o praprzyczynie grzechu, o praprzyczynie wszystkich kłopotów, wszystkich problemów, z jakimi mamy do czynienia. Dzisiaj nie martwilibyśmy się o to, w jaki sposób uzdrowić służbę zdrowia, czy w jaki sposób samemu poczuć się zdrowym człowiekiem. Nie mówilibyśmy o tym, co zrobić, aby zatrzymać nasze życie, by nie ulegało starzeniu, aby nie ulegało destrukcji. To właśnie tam, w tej przestrzeni kosmicznej, gdzieś kiedyś zaistniał grzech, który jest odpowiedzialny i to w sposób osobowy przez szatana za te wszystkie dolegliwości, które nas spotykają. Ten brak nadziei, który wielu doprowadza do rozpaczy. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale i w kilku wersetach, 26, 27, jest zapisane coś, co pokazuje nam, jaki był człowiek na początku. 26 werset mówi nam tak. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.
Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Byliśmy dokładnie podobni do Boga. Jak tutaj jest powiedziane, nie tylko biorąc pod uwagę fizjonomię, ale z całą pewnością intelekt, bo jest powiedziane, że Bóg powierzył człowiekowi panowanie nad wszystkim, co stworzył na tej planecie. A więc potrzebny był intelekt, potrzebny był rozum, potrzebna była inteligencja, ale także coś, co jest naszym największym, można powiedzieć, skarbem. Wolność wyboru. Bóg, mówiąc człowiekowi, kocham cię, oczekuje na odpowiedź z naszej strony, ale nie domaga się absolutnego podporządkowania i stwierdzenia, tak Boże, kocham cię, bo muszę. Ale daje nam możliwość wyboru i możliwość powiedzenia także Bogu nie w odpowiedzi na jego miłość. Ta historia prowadzi nas do czasu, w którym człowiek, wykorzystując tą wolną wolę, podejmuje decyzję co do swojego losu, co do swojego życia. Kiedy czytamy Słowo Boże, to w kolejnym fragmencie znajdujemy zapis, w którym możemy zobaczyć coś, co większości ludzi na ziemi kojarzy się z banalną historią. Historią, która czasem budzi uśmiech na twarzy ludzi, którzy słyszą o tym, co zdarzyło się w ogrodzie Eden. No bo cóż się tam zdarzyło? Jakieś drzewo, jakiś owoc, najczęściej ludzie mówią, że było to jabłko, tak zwane jabłko Adama. Banalna historia, wydaje się, jakiś mit, jakaś legenda, która była stworzona na potrzeby religijne. No ale przecież, kiedy czytamy Słowo Boże, zdajemy sobie sprawę z autorstwa tego słowa, że jeżeli Bóg mówi o tak wielkich rzeczach jak stworzenie, jeżeli Bóg mówi o tak wielkich rzeczach jak uczynienie całego wszechświata, a jednocześnie wplata w to całe dzieło swojego stworzenia nie tylko bunt szatana w niebie, ale także banalną, jak gdyby na pozór, historię upadku człowieka, to wówczas wydaje się, że coś tu jest nie tak. Dlatego chciałbym, byśmy się na chwilę zastanowili nad tą pozornie banalną historią. A zapisana ona jest w 3 rozdziale Księgi Genezis i tam od 1 wiersza. Może przypomnijmy sobie całą tą historię, bowiem ona z całą pewnością jest warta tego, aby sobie ją przypomnieć. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Czy rzeczywiście banalna historia? Spróbujmy przyjrzeć się temu bliżej. Wyobraźmy sobie ten cudowny ogród, gdzie nie rosną chwasty, ale gdzie w rzeczywistości sama kwintesencja piękna tkwi w tych wszystkich roślinach, w tych wszystkich drzewach i owocach, które one rodzą. Widzimy idealne miejsce do zamieszkania. Widzimy też, że człowiek staje się przywódcą wszystkiego, jak gdyby nadzorcą wszystkiego, co na ziemi powstało. Opiekował się ogrodem, Edenem. To tak jak ogrodnik z zamiłowania robił wszystko, aby ten ogród utrzymywać w stałym pięknie. Pięknie, które jego zachwycało i dawało wielką satysfakcję.
I oto pojawia się coś w jego życiu, co staje się pewnego rodzaju symbolem urny wyborczej. Za kim zagłosujesz? Co zrobisz? Czy zaufasz Bogu, który mówi, jeżeli dotkniesz się tylko tego drzewa, możesz bardzo źle skończyć, bowiem umrzesz. Szatan mówi, nie, nieprawda. W żadnym wypadku śmiercią nie umrzecie. Wręcz przeciwnie. Bóg wie, że to drzewo ma specjalne właściwości i może doprowadzić was do wyższego poznania. Czy dzisiaj nie słyszeliście o czymś takim? O jakichś stanach, które pozwalają wejść na wyższy poziom świadomości? Myślę, że każdy z nas słyszał o poglądach, często panteistycznych poglądach, które niby prowadzą człowieka do wyższej świadomości, do nadświadomości. Budowane są teorie, ale kiedy czytamy Słowo Boże, wiemy, kto buduje takie teorie w umysłach ludzi. Ale co się dzieje? Człowiek, w tym przypadku kobieta, Ewa, podejmuje decyzję, aby jednak uwierzyć szatanowi, uwierzyć temu wężowi, o którym czytaliśmy w Księdze Objawienia, że nazwany był diabłem i szatanem. Zrywa owoc. Spróbujmy to skonfrontować z Bożym prawem. Przynajmniej z kilkoma prawami, skoro powiedzieliśmy wcześniej słowami Jakuba, że przestąpienie jednego prawa skutkuje śmiercią. Bowiem przestąpienie jednego prawa skutkuje wystąpieniem przeciwko wszystkim Bożym przykazaniom. A więc spróbujmy chociaż jedno takie przykazanie znaleźć, które mogłoby tu podlegać pod przestępstwo w przypadku tego, co uczyniła Ewa. Jedno pytanie. Czyją własnością był ogród Eden? Myślę, że dla nikogo z nas nie ma żadnej wątpliwości, że własnością było, Eden był własnością Boga, tak jak cała ziemia była własnością Boga. Bóg powierzył człowiekowi pieczę, zresztą wcześniej czytaliśmy o tym, nad zwierzętami, nad wszystkim tym, co zostało stworzone. On nadawał im imiona, był niejako ich opiekunem. A więc ogród Eden był własnością Boga powierzonym człowiekowi dla jego dobra, dla jego szczęścia, dla jego radości, dla jego pomyślności, dla jego przyszłości. A więc czy Pan Bóg miał prawo zastrzec sobie coś w tym ogrodzie? Retoryczne pytanie, prawda? Mógł sobie zastrzec i zastrzegł sobie. Ale nie zastrzegł sobie na zasadzie widzimisię, ale zastrzegł sobie, aby przekonać się, czy człowiek będzie jemu lojalny za to wszystko, co otrzymał, łącznie z życiem wiecznym. Moi drodzy, kiedy czytamy to sprawozdanie, to wiemy doskonale, że Ewa, sięgając po owoc, złamała jedno z przykazań, a to przykazanie brzmi nie kradnij. Zgadzacie się z tym? Myślę, że tak. Skoro to nie było jej i zostało zastrzeżone przez Boga, to nie kradnij to przykazanie, które Ewa przestąpiła. No ale spróbujmy popatrzeć, czy może istnieje jeszcze jakieś inne przykazanie, które zostało przestąpione. Przykazanie, które w tym momencie Ewa zignorowała i nie wzięła pod uwagę, mimo że musiała podjąć decyzję, aby to przykazanie przekroczyć. Być może wyda się to ekwilibrystyczne, ale spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przykazanie nie zabijaj w tym przypadku znalazłoby swoje spełnienie, a więc zagrożenie dla życia Ewy? Czy samobójstwo jest wystąpieniem przeciwko przykazaniu nie zabijaj? Myślę, że jak najbardziej. Ewa była świadoma tego, że kiedy zerwie owoc z tego drzewa, zastrzeżonego przez Boga, sprowadzi na siebie śmierć. To nie było przypuszczenie. Było to jasne, wyraźne stwierdzenie Boga. Tylko ona, ważąc słowa Boga i szatana, stanęła po stronie tego, który ją kusił. Kiedy popatrzymy na kolejne pytania, a
między innymi to, które jest powiedziane tutaj w tym wierszu, jeśli możliwe jest, proszę jeszcze o to ujęcie z wiersza szóstego, gdzie jest powiedziane, że to drzewo było, że były miłe dla oczu i godne pożądania. To czy jest takie przykazanie, które mówi na temat pożądania? Nie pożądaj. Co prawda ono jest rozszerzone, bo ono mówi nie tylko o pożądaniu żony bliźniego swego, ale także całego jego mienia. A więc odnosi się także do samego Boga, którego własnością był cały ten ogród i zastrzeżone drzewo. A więc pożądanie tego, co nie było ich własnością, było przestąpieniem tego przykazania. Wiecie, moglibyśmy się także odnieść do pierwszego przykazania. Bo czy jest jeszcze jakaś inna istota, która może nazwać się Bogiem? Myślę, że to znowu jest retoryczne pytanie, dlatego że nie ma takiego. Był taki jeden, o którym czytaliśmy na początku, że chciał się zrównać z Najwyższym. I wiecie, dopiął swego. Dlatego, że Ewa wybrała innego Boga. Podważając wiarygodność wypowiedzi Boga, a przyjmując wypowiedź szatana, uznała tym samym, że to teraz szatan jest tym, któremu chce służyć. Apostoł Paweł mówi, kogo wybieracie za Pana, tego stajecie się sługami. A więc wszystko to, co jest zapisane w Słowie Bożym, pokazuje nam jednoznacznie, że ten epizod z ogrodu Eden pod drzewem poznania nie był banalnym epizodem, ale że miał głębokie znaczenie. Znaczenie, które pokazuje nam, że tam przestąpiono nie jedno, ale kilka Bożych przykazań. A wystarczyło jedno, aby stać się przestępcą Bożego prawa, aby wykroczyć przeciwko samemu Bogu. Bóg pozwala ci decydować o sobie. Czyż nie jest to wspaniały Bóg? On do niczego cię nie zmusza. On jest gotowy zgodzić się na twój wybór, na to, co ty zrobisz ze swoim życiem, na to, w jaki sposób będziesz dokonywał wyborów, być może czasami błędnych, tak jak mówiliśmy o marnotrawnym synu przy pierwszym spotkaniu. Podjął właściwą, jak mu się wydawało, decyzję dla siebie. Niestety, jak okazało się później, była to błędna decyzja. My dzisiaj też podejmujemy zbyt często błędne decyzje. Decyzje, które nie mają wiele wspólnego z naszą przyszłością świetlaną, ale raczej mają wiele wspólnego z słuchaniem podszeptów tego, który kiedyś chciał być równy Bogu. Ale popatrzmy jeszcze na trzy fragmenty Słowa Bożego. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, ze względu na czas nie będę czytał wszystkiego, ale chcę wam pokazać również Boże zachowanie w stosunku do człowieka na podstawie przypowieści Jezusa Chrystusa, którą wypowiedział w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale i tam w pierwszych 7 wersetach. Jest tam powiedziane na temat owcy, która zginęła, która zbłądziła. Owcy, o której Jezus Chrystus mówi, że pozostawił pasterz 99 owiec, które posiadał i poszedł szukać tej jednej zagubionej owcy. Możemy rozpatrywać to w kontekście indywidualnego człowieka, ale możemy to rozpatrywać również w kontekście całej naszej planety. To, o czym mówiłem nieco wcześniej, że Bóg we wszechświecie ma cywilizacje, które są Mu posłuszne, które akceptują Jego wolę, w których sercu i umyśle wypisany jest zakon Boży, prawo Boże i zgodnie z nim żyją. I nie zadowolił się tymi 99 planetami zamieszkałymi przez ludzi. Oczywiście tutaj umownie bierzemy, tak jak Pan Jezus przedstawia nam umownie tą przypowieść, ale zostawia tą całość, która jest przy nim, opuszcza swoje miejsce zamieszkania, miejsce, gdzie rzeczywiście jest w niezwykły sposób czczony i przychodzi na tą planetę, aby szukać tej owcy, która zginęła. Ale wiecie, przychodzi i nie robi tak, jak być może niektórzy pasterze robili, wściekli na to, że owca odłączyła się od stada i przyczyniła się do straty samego pasterza i okłada ją kijem, zaganiając z powrotem do stada. Nie. Ten pasterz
jak mówi Słowo Boże, bierze ją na swoje ramiona i niesie do stada. Moi drodzy, Bóg jest takim Bogiem, który przyszedł na tą ziemię i chce zabrać nas na swoje ramiona, niezależnie od tego, jakie były nasze wybory, jak daleko odeszliśmy od Niego i jak w głęboki dół wpadliśmy, jak daleko nasze myśli były od Jego myśli, jak bardzo Jego akceptowaliśmy lub nie. Ale wie, że skazani jesteśmy na zagładę wieczną. Wie, że jesteśmy istotami, które mogą co najwyżej zadowolić się tym odcinkiem czasu, w jakim przyszło im żyć. Przychodzi i bierze na ręce, na ramiona i niesie z powrotem do pozostałych owiec. To jest fantastyczny obrazek miłości Boga. Tego Boga, który gotów jest ratować nas za wszelką cenę. Jego śmierć na krzyżu pokazuje nam, że był to ratunek za wszelką cenę, by zbawić człowieka, by z powrotem przywrócić go do stanu doskonałości podobnej Bogu. Mamy też zapis w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, gdzie apostoł Piotr mówi nam w taki sposób. Drugi list Piotra, trzeci rozdział i werset 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, a mowa jest o Jego powtórnym przyjściu. Mowa o Panu Jezusie, który obiecał apostołom, kiedy zebrali się na Górze Oliwnej, kiedy Go żegnali, a On został wzniesiony do nieba. Apostoł Piotr pisze, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy swojego powtórnego przyjścia, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To nie jest tak, że Bóg pozostawił samym sobie wielu ludzi na tej ziemi i chce tylko tych wybranych zabrać. Pan Bóg daje każdemu szansę. Jest cierpliwym i gotowym do tego, aby przebaczać, aby tylko każdego zbawić, bez wyjątku. Nawet tych wszystkich, którzy my sami z racji swoich poglądów jesteśmy gotowi potępić, to On przyszedł, aby ratować. Jeżeli chcemy wiedzieć, jaki jest Bóg, możemy w naszych myślach i w naszej wyobraźni pójść pod krzyż Golgoty i zobaczyć, w jak haniebny sposób umierał Władca Wszechświata. Możemy zobaczyć to wielkie współczucie nawet do swoich katów, kiedy powiedział w swojej modlitwie: Ojcze, nie poczytaj im tego za grzech, bowiem nie wiedzą, co robią. Potrafił tak głęboko wniknąć w ich umysły, zaślepione mocą i wpływem tego, który zbuntował się przeciwko Bogu na początku. Rozumiał ich tragedię, ale nie mógł ze względu na wolę, jaką mieli, wolną wolę, zmusić ich do tego, aby zaczęli inaczej myśleć. I ostatni fragment dzisiaj, który pokazuje nam tego cudownego Boga. Księga Micheasza, 7 rozdział i tam 2 wersety. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębi morskich wszystkie nasze grzechy. Kiedyś słuchałem kazania. Ono odcisnęło się w moim umyśle poprzez jedno zdanie. Jedno zdanie dopowiedziane do tego, co widzicie tutaj na ekranie. Mianowicie mówca, kończąc czytać ten fragment, powiedział tak, że Pan Bóg wrzucił nasze grzechy do otchłani morskiej, a na brzegu wbił tabliczkę z napisem zakaz połowu, by nikt nie był w stanie wyciągnąć naszych grzechów i oskarżyć przed Bogiem za nasze postępowanie. Jeśli żałujemy za grzech, jeśli odwracamy się od grzechu, idziemy w kierunku Boga, przyjmując Jego łaskę zbawienną, możemy być spokojni o swoją przyszłość. A On roztacza przed nami najlepszą perspektywę, jaką możemy sobie tylko wyobrazić.
Skłońmy więc czoła nasze, tak jak zwykle, aby podziękować Bogu za Jego wielki dar. Wszechmocny Panie, Ty tak wiele dzisiejszego wieczoru pokazałeś nam w Słowie Twoim. Pokazałeś niezwykłą swoją miłość. Pokazałeś nam wszystko to, co związane jest z naszym nieszczęściem, z naszymi chorobami, z naszymi problemami rodzinnymi, z naszymi problemami w cywilizacji, w świecie, z wojnami. To wszystko zostało na tym świecie pozostawione przez tego, który chce nas zniszczyć, Twojego wroga, szatana. Panie, prosimy o to, abyś Ty chronił nas przed jego wpływem, abyś był tym, który wyzwoli nas z niewoli grzechu, a jednocześnie pozwoli nam zachować Twoje prawo w naszych sercach i umysłach, byśmy zawsze mogli Tobie służyć. Amen.